Szanowni Państwo, teraz już mogę chyba powiedzieć, że czas na pytania z sali. Bardzo serdecznie dziękuję za odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania. Co do pytań z sali, Szanowni Państwo, mamy na nie około 30 minut, więc po tych pytaniach nastąpi jeszcze podsumowanie, takie 3-minutowe podsumowanie obu kandydatów. Mamy taką prośbę o tym, że mają to być pytania dotyczące kandydatów, dotyczące programów i tak dalej. Mam nadzieję, nie muszę mówić. Bardzo prosimy tutaj Państwa o te pytania głównie dotyczące programów wyborczych czy stylu zarządzania, żeby było uczciwie, mamy dwóch kandydatów, będziemy te pytania zadawali naprzemiennie. I ja od razu przepraszam, to będą jak to zwykle bywa w takiej formule, to będzie wybieranie tych pytań w sposób wybiórczy przeze mnie. Mam tutaj pomocnika, który będzie Państwu mikrofon podawał, ale no proszę po prostu o zgłaszanie się do tych pytań. Maksymalny czas, co jest ważne, zadania pytania, żeby tutaj nie doszło do zbędnego przedłużenia, to będzie 1 minuta i to myślę, że wystarczy aż nadto na zadanie pytania do kandydatów. To co, to myślę, że możemy zaczynać. Mamy około 30 minut, żeby tradycji alfabetycznej stało się zadość. Najpierw prosilibyśmy o pytanie do pana Artura Kluza. Pan tam za kamerą. Dobry wieczór. Mam takie pytanie. Jaką ma pan koncepcję rozwiązania problemu braku ubikacji dla turystów przy Wiśle? Przepraszam, przy? Przy Wiśle. Przy Wiśle. Tak. Przy Rzece. To znaczy problem toalet w naszym mieście powoli jest rozwiązywany. Natomiast jak rozwiązać ten problem? Jeżeli chodzi o same bulwary tutaj w centrum miasta, to udostępnione zostały toalety przy kortach tenisowych. Mamy projekt na budowę takiego budynku z toaletami po drugiej stronie rzeki, czyli przy ulicy Nadrzecznej. Toalety są również przy kortach tenisowych. Toaleta również jest przy dworcu PKP. Natomiast oprócz tego, jeżeli chodzi o części nabrzeży w stronę Wisły i w stronę Skoczowa, tam musi powstać infrastruktura, ale nie stałych ubikacji, a oczywiście tych takich znanych dla nas to i, bo wydaje mi się, że to jest takie, no takie chyba najłatwiejsze i najtańsze. Natomiast wiadomo, że jest to duża potrzeba, ale to jest potrzeba wszystkich miast turystycznych. U nas w tej chwili rozwiązujemy to w ten sposób, że w najbardziej uczęszczanych miejscach właśnie budujemy te toalety publiczne. Na ulicy Nadrzecznej również ma być zbudowana toaleta publiczna wraz z takim większym budynkiem. No, mamy już na to projekt, mamy to w prognozie finansowej, także w ten sposób chcemy realizować ten, no, można powiedzieć, brudny, ale cel, który, no, który nas wszystkich dotyka, a jest uciążliwością. Dziękuję.